Hello wszystkim z tej strony PG. Sorry, jeżeli brzmię jakbym coś miał w ustach, ale mam miętówkę, ponieważ uwielbiam miętówki. Tak jak zrobiłem, tak jak powiedziałem, raczej to zrobiłem. Mam rower, zdobyłem poza ekranem. Jej! Idziemy dalej! Tak, by the way, mam nadzieję, że dobrze się bawicie, ponieważ tak, dzisiaj będzie dość ciężka sesja z tej gry. Dlaczego? Ponieważ coś tak czuję. Wiem, że ta gra mnie nienawidzi. A o kurde, ale by biły jaja, gdybym spadł. Spadaj. Znaczy nie, nie spadaj! Tak więc no, wiem, że tam podczas ostatniego odcinka powiedziałem, że jutro zajmiemy się tym czy coś tam, ale no, jutro nie zrobiłem tego niestety, więc jutro jest dzisiaj, a dzisiaj jest dzisiaj, więc chodźmy tutaj teraz. Tak więc no, przy okazji mam też nadzieję, że podoba się. Dziewczyna jest tam, o. Jest w starym klubowym domu. Ale ci ładni skurczybyki mnie wykopały. A teraz ciebie skopię, ty mały gnoj. Okej, chcesz pierdziel? Proszę bardzo, moment. Tackle. DDW, tak? Dobra. Guard i DDW, tak? Dobra. Hell yeah! Dobra. Teraz WAWA zrobimy. Tak, by the way, mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Że wszystko u was jest w porządku. I mam nadzieję, że zauważyliście mój nowy mikrofon! Wiem, dopiero teraz o tym mówię. Ja co? Booker Clinton. Myślałem, że to Bill Clinton. Tak więc no, czytałem też komentarz. Jestem niezatapialny jak Titanic. A co się kurde teraz stało, bitch? Spadaj. Perfumy jedne dostałem. Dobra, zajebiście. Tak więc no, to co chciałem powiedzieć to... kurwa, zapomniałem to co chciałem powiedzieć. No nic. Że czytałem komentarze, no nie? Pod odcinkami ostatnimi i no... Dziękuję bardzo za tipsy! O co... że teraz już mniej więcej wiem na przykład o co chodzi z tym całym status efektem, że tam on czasami... brat czasami tam staje taki straszny wpierdziel od ataku. Chwila, może trochę ściszę. Boję się, że nie będzie mnie słychać, chociaż z drugiej strony. Tak, mam różne ścieżki, więc jak będzie jakaś taka potrzeba, to zawsze mogę to ściszyć grę w Vegasie czy coś w tym stylu. Tak czy owak, no. Dzięki wam wiem, o co z tym wszystkim chodzi, nie? I muszę powiedzieć, że... no, jednak chodzi o to, że on tych narkotyków... Chwila, co? Nawet nie myśl o tym, że o próbie zrobienia tego skoku. Jesteś zbyt gruby i zbyt okropny. Wejdź na rower, chłopie. Zgub trochę kilogramów. Nic, nie będziesz mi mówić, co mam robić. Secret Stash. 10 magazynów. W sumie jestem ciekaw, co to są za magazyny. CD Action? Komputer Świat? Playboy? Albo raczej Świerszczyk, no. Stój, kurde. Tak więc, no, tak się zastanawiałem i myślę nad tym, żeby... przejść grę nie dając Bradowi żadnego tego narkotyka, ponieważ narkotyki są złe. Fuck! Myślałem, że motor, znaczy się rower, trochę zamortyzuje mój wypadek. Barrel Bros.
uważaj na tych ludzi. Oni nie przestaną się ten kręcić za nic. Powolne stopy oznacza martwe mięso, Lord Terry. Okej. A ja chcę z tym pogadać. Items. Bicycle. Nie kurde, chwila, jak to się schodziło, shift? No. Od razu lepiej. Przepraszam. O, siema. Myślałem, że byś kimś innym. Mój koleś Jim powiedział mi, że muszę tu stać i patrzeć na słońce przez chwilę. Moje oczy zaczęły się dziwnie czuć, więc przestałem. Boże, dostałbym niezły wpierdziel, gdyby złapał mnie, że oszukuję. No cóż, myślę, że lepiej wrócę do pracy. Było miło cię spotkać. Dał ci chusteczki? Patrzy prosto na słońce. Dobrze wiedzieć, co te chusteczki robią. Chyba ten, jak będziemy płakać, to możemy tego użyć, żeby odsuszyć nasze łzy. Bicycle. Okej. Co my tu mamy? Schron? Och. Czy to baba? A może trans? Hej, brat. A nie, zaraz, ja też mam inne włosy jakieś. Rick powinien być wkrótce w domu, tak sądzę. Więc rób co chcesz. Okej, dzięki Shelly. Honey! Jestem w domu. O, hej brat, przyszłeś wcześniej? Czy już przygotowałaś obiad, Hun? Nie. Och. Cóż, mówiłem, że będziemy mieć towarzystwo. Uch. Wszystko w porządku, Rick. Nie jestem taki głodny. Nie. To nie jest problem. Weźmiemy... Coś zamówimy. Jak to brzmi, kochanie? Uch. Świetnie. Gdzie Junior? Kogo to obchodzi? O, to właśnie. Prawdopodobnie robi swoją pracę domową. Taki... Inteligentny młody człowiek. Taki z niego inteligentny młody człowiek, brat. Na pewno nie może się doczekać, by cię spotkać. Cóż, tak czy siak lepiej pójdę się umyć na obiad. Chłopie, to było smaczne. Po prostu kocham te małe serowe rzeczy. Junior! Tu jest mój mały koleś. Powiedz, Junior, czemu do nas nie dołączysz? Pieprz się, stary człowieku! Łahoho, śluger! Lepiej uważaj na te brzydkie słowa. Czekaj, czempionie. Czy zapytałeś się, czy możesz wyjść? Okej, jest świetnym dzieciakiem, no rzeczywiście, kurde. Same piątki i szóstki. Richard, tak moja miłościo, idę poglądać TV, okej, honey, kropki, sama, och, tak kochanie, chodź brat, chodźmy, pójdźmy napić się piwa na podwórku. Więc mam ten nowy, tą nową kosiarkę, kupiłem tą nową kosiarkę tamtego dnia. Trawa wygląda... A, nieważne. Wszystko w porządku, Rick? Nie wiem, brat. Chciałbym, żeby moje życie było bardziej takie jak twoje. Nie wiesz tego, Rick. Jestem bardzo głupi, brat, ale nie jestem aż tak głupi. Moja żona mnie nienawidzi i mój syn. To jest inna historia. Moja robota się... Moje całe życie jest żartem. Lepiej mieć kogoś niż nikogo. Tak sądzę. W końcu zobacz na siebie.
żadnej wkurzającej żony, żadnych dzieciaków. Uczysz karate. Twoje życie jest zajebiste. No, szczerze mówiąc, to zależy. Może tak jak się rzuci okiem na nie, no to może jest zajebiste, ale... O kurwa. Nie zapomnij o mnie. O, mam wszystko, co trzeba? Mam, dobra. Nowe miejsce. Nienawidzę mojego życia i wszyscy nienawidzą mnie. Znalazłem pokój, wiedząc to. Ruszaj się, chłopie. Wszyscy wyszli, by pójść za tą dziewczynką. Byłem taki, goniłem kobiety. Jedną kobietę tak właściwie. Pieprzona, oszukująca bicza. Kurczę, dobrze wiedzieć. Siema. Uwielbiam duże tyłki. One nigdy nie kłamią. Ale z nich wychodzi kupa, mój panie. No więc nie wiem, czy jest aż tak dużo do lubienia. Hi, jestem szalonym psem. Straciłem moją kolczastą pałę. Spoko. Może ją gdzieś znajdziemy. O, kurde, co ja robię. Dobra, jest. Pójdę z save'ne, żeby być bezpieczny. Kurde, potrzebuję nowego party membera. Cholera jestem spragniony. Chwila. Może będzie jakiś ten... chwila, moment. Sklep czy coś. Widziałem tutaj gdzieś butelkę. Tutaj jest. Zgadnijcie, co muszę zrobić pewnie. Znam tą grę za dobrze. Mimo tego, że gram w nią po raz pierwszy. Ale cieszę się, że jest tutaj ten cały rower. To znacznie przyspieszy nasze ogarnianie miejscówek. O! Dziękuję! Co tam masz, mój drogi panie? O kurde, ale dużo pieniędzy mam, nie spodziewałem się. Water just slides right off. Plus zero. Sports jersey. No ale boję się im kupywać ten ekwipunek, ponieważ zaraz spierdzielą mi tutaj. Czy Rain Poncho jest lepszy od tego Shack Poncho? Czy to jakieś ma dodatkowe ten rzeczy? Bo plus zero, plus zero, ale opis mówi, że coś tam woda z niego skapuje, co oznacza, że, nie, że jesteśmy odporni na płakanie, czy coś w tym stylu? Kurde, chciałbym wiedzieć, tak czy owak. Mam coś do sprzedania? Ile perfumy kosztują? 5! Przedmiot do wskrzeszania! Ciebie nie potrzebuję w sumie. Albo może cię zostawię na czarną godzinę. Kto wie. Kwipunku tutaj nie ma? Znaczy no, który coś mi tam polepszy, nie? Na razie to same gówno jest. O! Dobra. Potrzebuję nowych ludzi do party, naprawdę. Co chodzi z tą dziurą tam? Jak mogę tam dojść? Na pewno jakoś dojdę. W sumie walić to, idziemy tam do tych całych beczkonurków. Czy jak oni tam się zwali, te bracia całe. O fuck! Hey mate! Czy ty tutaj... O kurde! Powiem ci coś. Daj mi wszystkie twoje brudne strony. I nie zniszczymy twojego małego miasta. Więc... Twoje magazyny. Ja pierdolę. Trzeba było je wydać!
To moje pieniądze. A nie mogę ich rozwalić tu i teraz? Wtedy by nie rozpierdzielili tego miasta. Wezmę, nie dam im i rozpierdzielę ich tu i teraz. W porządku. Zmienisz swoje zdanie. Oko, dobra. Tak więc no, oni wyglądają na skurczybyków, co mają fryzury nalakierowane, więc... WSD. Guard. Chociaż nie, chwila. Dobra. Guard. Powers. Finger beam. WSD, tak. WSD, dobra. Kurde, ale są mocni. WSD. Nie. Dobra. W takim razie tak, DDW. Hints. Krytykale, tak, to nam się przyda. Powers. Okej. Jak to było? WAWA zrobi tyle. O kurde. WAWA. Oh my god, już po mnie. Tak. Już po mnie. Płać teraz. Nie wyjdziesz tak łatwo. Nie zadzierasz wzrok z kolarami. Świetnie! Po jednym HP, zero kasy, chociaż przedmioty mamy. Nie ma tu karczmy czy czego. Wy skurwysyny jebane wy. Nie żyją. No kurde, zajebiście no. Myślałem, że dam radę. Pierdolone skurwysyny. Dobra. No cóż. Czuję się zjebanie, szczerze wam powiem. O nie! Pamiętam ten dźwięk, co on oznacza. Kurde. Teraz padnę! Jej! Walić to. No tym bardziej dlatego, że zadaje zero damage'a, nie? Walić to. Rozpierdziel! O! Udało się. Kto by pomyślał? Fancy perfume. Fuck this, idę dalej. Z jednym HP. Jestem mądry. Nie róbcie tego w domu, dzieci. Bo z jednym HP was zabiją. O kurde. No dobra. Walić to, fireball. I atak. O, nie trafił! Jeszcze raz, fireball i atak. Bo czytałem, że kiedy on jest w tym stanie, to specjalny atak mu się nie zmniejsza. Ta. Przesrane.
rebelię! Wezmę inny plik, chyba że... O kurde, mógłby nas uzdrowić ten kruk! Widzieć, krak, rabycz, proszę, masz tutaj HP! Kurwa. No co, kopnął mnie w krocze i to wszystko. Ciul. Gdzie jest karczma? Fuck! Tutaj coś jest. Zatracił się w muzyce. Okej, udam, że tego nie widziałem. O, chwila! Czas na zemstę! Zaraz ja go kopnę w krocze. Items... Bicycle! Siema! Krocze. Moja jedyna słabość. Ha! Dawaj HP. On jest martwy w środku. A wezmę, pójdę tędy. Nie, nie podoba mi się to. Kurde, nie chcę moich przedmiotów używać leczących. Słyszeliście o tej dziewczynce? Słyszałem, że jest prawdziwym koniem. Myślisz, że nie poszedłbyś do części czegoś takiego? Nie powiedziałem tego. Tylko powiedziałem, że to szkoda, że jest taka brzydka, powiedział kurde najpiękniejszy człowiek na świecie. Ale kto się czepia, czyż nie? Słyszałem, że kolesie w starym, w starej tej fabryce ją mają. A wypierdzielaj. Czy oni są niebezpieczni? Ci ludzie? To anioły. Oni pozwalają zabierać ludziom ich tury i nawet nic nie trzeba płacić. Ale to miejsce jest zapakowane i lepiej się śpiesz, jeżeli chcesz się dostać. Najsi ślajsi. Totalnie. Lepiej pójdźmy. Ej, kto to? Huch! Ty wężu w trawie. Już po mnie. Mogę zawsze zrobić to? I... Jeszcze. I... Niech będzie. Zaszedłem za daleko, by teraz ginąć. Perfumy. Dobra. Skills. Tackle. DDW. DDW pamiętać. Items. Tak, dawaj. Kurde, zjebałem. A, jeszcze raz mogę, dobra. Dostałeś pustą butelkę. Kurde, 38 człowieku! Guard. Śpis? Czy Pigs powiedział? Tarczowa dostanie w pierdziel. WAWA teraz. WAWA. Czyli u mnie to jest ZQZQ. Adamit. Oto wskazówka. Ty siesz, ja jestem zajebisty. Sick drops. Ha! Ale chcę ciągle karczmy jakieś. Jebać ognisko. Jak daleko zsejwnąłem? Jest save. Mam pomysł. Mam pomysł. Będę oszukiwał.
save'nę tu. Pójdę się przespać. Jak coś zrąbanego się stanie, to wczytam. Fuck this shit! Wszystko w porządku? Oh my fucking god, wszystko w porządku. Zajebiście. Aż kurde wezmę sobie miętówkę. Chodź tu, mały skurczybyku. Pyszne! Mniam. Smakuje jak pasta do zębów. Osiedź moment, co? Zapomniałem, że kurde nagrywam. To jest beznadziejne. Prawdopodobnie została teraz rozwalona na kawałki. Och, men. To się zamknęli drzwi. Puśćcie mnie! Och, chłopie. Nie mogę się doczekać na moją kolej. Nie mogę widzieć... Nie widzę nic! Nic poza chłopami. Ja poczekam... poczekam spokojnie, cierpliwie. Nie trzeba zachowywać się jak dupek. Okej, dobra. To chyba musimy tutaj przyleść. Dobra, wy sobie kurde rozwalajcie te drzwi, ja ruszę głową i wejdę tędy. The joy! Tęsknię za moim szynem. Całe szczęście, że jest joy. Siostra Joy się zatracił się w swoim własnym świecie. Mogę być jak to się nazywa to słowo po polsku. Całe szczęście mam to. No, że tam przekupiony, o właśnie. Mogę być przekupiony tylko magicznymi plackami. Pamiętaj, za dużo dobrej rzeczy jest cudowne. Dziewczyna jest na górze. Możesz dostać napój albo dwa tutaj. Revive STP. 200 SP. 200 HP. Niech będzie zawsze coś. To miejsce jest niebem. Rzeczywiście, kurde, widzę same aniołki. Ja pierdzielę. Kropki. Widać, ty też lubisz dupy. One nigdy nie kłamią. Zawsze śmierdzą. O, hello! Jesteś tutaj, by zobaczyć tą dziewczynę? Ty brudny ptaszku. Oczywiście, że tak. Jesteśmy tutaj Magnificent Menami Men's Club i my tutaj tylko i wyłącznie wszystko chodzi o ludzi. Dajemy z siebie wszystko, by spowodować, że twój czas na tej okropnej ziemi będzie aż tak przyjemny, aż to możliwe. I całe szczęście znaleźliśmy tą małą, ten mały słodki kąsek, który biegał. Wy skurwysyny. Jest taką piczką. A cóż, lepiej pójdę i walnę ją czymś. Po prostu pozwól mi chwileczkę. Twoja głowa. Twoje włosy? Nie ma ich? Przychodzisz do naszego klubu bez włosów? Ty cholero! Właśnie zrobiłeś największy błąd twojego życia.